Wiecie, jak nie zaczynać gry wideo? Od bagnisk i kanałów zapełnionych przez najbardziej znienawidzony we wszechświecie typ przeciwników. Małe skaczące badziewia plujące kwasem oraz małe latające badziewia, które swoim brzęczeniem powodują u mnie skłonności do mordu z absurdalnym okrucieństwem. A tak właśnie zaczyna się Daikatana. O Daikatanie swego czasu było całkiem głośno. Nie dlatego, że była to jakaś wybitna gra, nie dlatego, że zrewolucjonizowała gatunek strzelanek pierwszoosobowych. Nie, o Daikatanie było głośno, była słynna ze względu na szum medialny, jaki wokół niej się generował. Szum znacznie przebijający odbiór samej gry, która była ledwo zefirkiem niezbyt dobrze pachnącym. Choć ambicje Daikatany, a konkretnie Johna Romero, który za ten projekt odpowiadał, sięgały wręcz gwiazd. Po tym jak Romero opuścił id Software, założył studio o nazwie Ion Storm. To studio miało stworzyć Daikatanę, ambitną strzelankę pierwszoosobową. Ta ambicja przejawiała się na wielu płaszczyznach, które w sumie możemy zobaczyć w finalnym produkcie, ale w raczej szczątkowej wersji. Daikatana miała pierwotnie ukazać się w roku 1997. Do jej produkcji użyto silnika, na którym hulał pierwszy Quake. Romero licencjonował silnik od id Software, studia, z którego przed chwilą odszedł. Niestety w toku produkcji Daikatany silnik stawał się przestarzały, tak więc trzeba było go zmienić. Tym samym data premiery, czyli rok 1997, poszła w niepamięć. W międzyczasie id Software wydało Quake'a 2 na nowym silniku i Romero postanowił licencjonować ten właśnie silnik. Cała praca zaczęła się więc od początku. W międzyczasie hype na grę rósł, pomimo niefortunnej kampanii reklamowej, która zawierała plakat komunikujący graczom, że John Romero zrobi z nich kokotę w stylu rokoko. Daikatana ukazała się w roku 2000, czyli 3 lata po planowanej premierze. I jednym z jej głównych punktów sprzedażowych, prócz tego, że robił ją gość od Dooma i Quake'a, mieli być sterowani przez sztuczną inteligencję towarzysze. Wierzcie lub nie, ale w tamtym okresie takie cuda nie zdarzały się zbyt często. Inteligentni towarzysze, którzy wspierają bohatera w boju, a także pomogą od czasu do czasu rozwiązać jakąś zagadkę. Do tego można im wydawać proste polecenia. No, Skynet rodzi się na naszych oczach. Niestety, albo stety, Skynet Romero nie miałby szans podbić kolonii otumanionych przez gazy łzawiące mrówek, a co dopiero ludzkości. Towarzysze w Daikatanie byli bowiem niesamowicie głupi. Do momentu, w którym się oni pojawiają, Daikatana jest standardowym FPS-em, niczym specjalnym, może wyróżniającym się nieco wstawkami fabularnymi, które w tym czasie też były rzadkością, ale pod względem rozgrywki, no bez szału, ale i bez większych niedociągnięć. To znaczy były bugi, ale poza tym było ok. Natomiast gdy towarzysze dołączają do naszych przygód, gra generalnie zmienia się w symulator przedszkola z niezbyt rozgarniętymi dzieciakami. Nasi koledzy blokują się na wszystkim, włażą pod naszą lufę, giną zdecydowanie zbyt często, a śmierć towarzysza oznacza koniec gry. Niby nie jest to jakieś uciążliwe, ale system zapisu gry sprawia, że bywa strasznie frustrujące. W trakcie misji co prawda są checkpointy, ale jest ich niewiele. Jeżeli chcemy zapisać grę ręcznie, to musimy znaleźć specjalne kryształy zapisu, często poukrywane gdzieś w okolicach szczurzego tyłka. To plus kilka innych aspektów sprawiło, że Daikatana nie zrewolucjonizowała gatunku pierwszoosobowych strzelanin. Jako sama strzelanina, rdzeń, mechanika była okej, to znaczy ona była poprawna, nic specjalnego. Natomiast te wszystkie ambitne feature'y, te cechy, które miały wyróżniać Daikatanę na tle innych, jak chociażby sterowani przez sztuczną inteligencję towarzysze, no, okazały się jedynie frustrującą wydmuszką. A jeżeli mowa o pompowaniu produktów niespełnionymi obietnicami, to Fable 3 jest kapitalnym przykładem. Peter Molinier jest dla mnie tajemnicą. Wśród graczy ma on teraz opinię łgarza, człowieka, który powie wszystko, byleby tylko gra, nad którą obecnie pracuje albo wspiera, zyskała rozgłos, ale w mojej opinii Molinier nie jest tyle łgarzem, co człowiekiem, który wierzy w to, co mówi. Problem w tym, że często jego ambicje po prostu nie są w stanie sprostać rzeczywistości, albo inaczej, rzeczywistość nie jest w stanie im sprostać. Dużo się ostatnio mówiło o Godusie, grze, w której jeden z graczy miał wcielać się w rolę bóstwa, którego czczą bądź nie inni gracze, a do tego jeszcze owe bóstwo, czyli gracz miał zarabiać prawdziwego pieniążka. Ale łatka Blagiera została przypięta złotoustemu Piotrowi już wcześniej i Fable 3 był scementowaniem tej łatki, choć nie można winić za to tylko i wyłącznie Molinier. Seria Fable była jedną ze sztandarowych Microsoftu. Ten baśniowy, RPGowy świat, który nie traktował się do końca poważnie,
zdobył serca wielu graczy, głównie na zachodzie, ale i w Polsce niejaką popularnością ta seria się cieszyła. No i oczywiście Fable 3 miał podnieść to wszystko, wynieść to wszystko wręcz na następny poziom. No i nie podniosła oczywiście. Ambicją Fable 3 miało być przedefiniowanie schematów gatunku. Jak twierdził Molinier, w większości gier RPG, w tym dwóch poprzednich częściach Fable, podróż bohatera zawsze wygląda tak samo. W toku gry umacniamy naszą postać, by w końcu pokonać wielkiego złego bossa. Ale co jest potem, co z konsekwencjami? Fable 3 miało to zmienić i odpowiedzieć na to pytanie. I rzeczywiście coś z tych obietnic zostało w grze. Zmieniono na przykład na dobre i na złe system levelowania, a mniej więcej w 2/3 gry pokonujemy bossa, ale gra toczy się dalej, tym razem w postaci zarządzania królestwem. Oczywiście nie zmienia to gatunku, nie dostajemy symulatora zamiast gry RPG. Problem w tym, że to zarządzanie królestwem nie było wcale takie zajmujące i sprowadzało się głównie do grindu pieniążków. Zresztą pojawiły się nawet opinie, że tego elementu spokojnie mogłoby nie być w grze. Pozbyto się w ogóle systemu menu. By zmienić broń czy wygląd, trzeba było chodzić po specjalnych pomieszczeniach, a rozwój postaci polegał na otwieraniu bram na drodze do jakiegoś zamku. Za tymi bramami znajdowały się skrzynie z poziomami konkretnych umiejętności. Wszystko w imieniu imersywności, tylko że było to bardziej irytujące, a nie imersywne. Prócz tego cała ta RPG-owość wydawała się być bardzo liniowa. I część winy ponosi oczywiście sam Molinier, który był dyrektorem kreatywnym tej gry. System rozwoju postaci chociażby, wymyślony przez Petera Molinier, został wrzucony do gry na kilka miesięcy przed premierą. Jednak i Microsoft w tej sytuacji nie był bez skazy. Proces tworzenia Fable 3 był bardzo szybki. Między premierą pierwszej i drugiej części minęły 4 lata, a trójka wyszła tylko 2 lata po poprzedniczce. Microsoft naciskał, by gra ukazała się jak najszybciej, bo w przeciwnym wypadku ludzie mogą o marce zapomnieć. Wydawca nalegał też na wsparcie Kinecta, które ostatecznie w grze się nie pojawiło. Sam Molinier po premierze twierdził, że przydałby się jeszcze rok produkcji, by grę dopracować. Tak czy inaczej, seria Fable poległa pod ciężarem własnych ambicji. A czasami wraz z ambicją kroczy duma, krok w krok. Często tak wielka, że trudno ją przełknąć. No i to był problem studia Silicon Knights, a konkretnie Denisa Dieka, czyli szefa oraz założyciela tego studia. Gra Too Human została zapowiedziana jeszcze w latach 90., a premierę zaplanowano na rok 1999. Ten potężny moloch, który miał mieścić się na 4 płytach CD, produkowany był na PlayStation 1. Produkcja Too Human to nie tylko historia tworzenia gry, ale również historia różnych procesów sądowych. Studio Silicon Knights stworzyło serię Legacy of Kain grą Blood Omen, którą wydało Crystal Dynamics. Wkrótce po premierze Silicony oraz Crystal Dynamics pokłócili się o prawa do marki. Studio pozwało wydawcę o nielegalne wykorzystanie marki przy okazji premiery kolejnej gry, czyli Soul River. Ostatecznie rozeszło się po kościach. Crystal Dynamics mogło tworzyć kolejne gry z serii Legacy of Kain, a Silicon Knights rozpoczęło kolejne projekty, a jednym z nich miał być właśnie Too Human. Produkcja stanęła jednak w miejscu i do premiery w 1999 roku oczywiście nie doszło. Siliconowi rycerze stworzyli jednak inną grę, Eternal Darkness, którą wydało Nintendo na swoją konsolę GameCube. W roku 2004 umowa z Nintendo wygasła, a studio ponownie zwróciło się w stronę Too Human, od razu zapowiadając całą trylogię ekskluzywną na Xboxa 360. I to był jeden z problemów tej gry, to znaczy procesu tworzenia tej gry. Technologia szła do przodu i Silicon Knights co rusz przerzucało Too Human na nowy silnik. Ostatecznie postawiono na silnik Unreal Engine 3. Do czasu. Po pierwszych pokazach Too Human publika nie była entuzjastycznie nastawiona. Nie wyglądało to zbyt dobrze, no i płynnie też nie działało. Winę za taki, a nie inny stan gry zwalono na Epic, które było właścicielem silnika. W roku 2007 Silicon Knights pozwało Epic. Jaki był zarzut? Niedostateczna pomoc w ogarnianiu produkcji, a także celowe działanie, które miało szkodzić Too Human. Tylko dlaczego Epic miałby szkodzić? Ano właśnie, według Silicon Knights to bardzo proste. Gears of War. Według Siliconów Epic celowo nie pomagał dostatecznie przy ogarnianiu silnika, by pozbyć się potencjalnej konkurencji, by Gears of War wypadał na tle konkurencji znacznie lepiej. Żeby zadośćuczynić tym szkodom, Silicon Knights zażądało od tego, by wszelkie dochody, które Epic uzyska ze sprzedaży Gears of War, oddać w ręce, no, Silicon Knights.
Studio tymczasem porzuciło Unreal Engine na rzecz własnego silnika. Po prawie 10 latach od pierwotnie planowanej premiery Two Human trafia na półki sklepowe w roku 2008. No i nie zostaje ciepło przyjęty. I to już nawet nie chodzi o agresywną postawę Davida Dayaka wobec wszystkiego wokół, a o samą jakość gry. Jak na tak ambitne zapowiedzi o epickiej reinterpretacji nordyckich mitów, Two Human był po prostu średniakiem z taką sobie historią oraz dziwnym schematem sterowania, wedle którego walką kierowaliśmy nie za pomocą przycisków pada, a za pomocą jego gajgi. No, nie było to zbyt wygodne. Ostatecznie gra ani nie została dobrze przyjęta, ani dobrze się nie sprzedała, nie osiągając nawet miliona sprzedanych kopii. Żeby tego było mało, w 2014 roku Silicon Knights przegrało spór sądowy, który toczyło z Epic od 2007 roku. I to był wielki gwóźdź, takie gwoździsko, takie gwoździsko do trumny zarówno gry, jak i samego studia. Silikoni musieli zapłacić 9 milionów dolarów odszkodowania Epicowi. Mało tego, pomimo twierdzeń, że Two Human zbudowane zostało na autorskim silniku, zostało w nim jeszcze sporo z Unreal Engine 3. Tym samym do sprawy wpadło jeszcze naruszenie praw autorskich. I wyrok sądu był bezlitosny. Wszelkie niesprzedane egzemplarze Two Human mają zostać zniszczone, a cyfrowa edycja ma zniknąć ze sklepu Xbox. I od 2014 roku Two Human jest już nie do dostania. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że gry, które wymieniłem w tym materiale, to nie są jakieś straszne paździerze. No nie, to są gry, w które da się grać, można z nich czerpać przyjemność, jednak one poległy pod ciężarem własnych ambicji oraz obietnic składanych przed premierą. No i takich gier możemy jeszcze wymieniać sporo, chociażby Trespasser, który jest dzisiaj bardziej memem niż jakąś solidną grą, czy też Hellgate London, które miało być takim Diablo w pierwszej osobie i w trzeciej osobie, takim bardziej akcyjniakiem z elementami RPG, taką rewolucją w gatunku hack and slash. No a wyszło jak wyszło. No cóż, to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Pa!